Już we wtorek 8 października o godzinie 14.30 na kanale Teorii rozpoczynamy Halloweenowy maraton Brawl Stars. Oczywiście z codziennymi odcinkami dla Was. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu hashtag Halloween i słyszymy się 8 października. Przed startem tego filmiku, jak wiecie, dzisiaj właśnie wyszedł nowy 31 sezon karnetu. I każda osoba, która ten karnecik zakupi z wpisanym w sklepie Brawl Stars moim kodzikiem, czyli kodem Tori, zostanie pozdrowiona na odcinku, a dodatkowo, jeśli właśnie zakupicie ten karnecik z moim kodem, to macie szansę dostać dowolnego nowego skina za darmo, ponieważ jedna losowa osoba, która ten karnecik z moim kodem kupi, może sobie wybrać takiego skina, jakiego chce z tych nowych, nawet upiornego rycerza Draco, który kosztuje 300 gemów, i ja jej go wręczę jednej losowej osobie, która kupi karnecik z moim kodzikiem, więc myślę, że warto. Na tego maila wysłuchajcie nagranie lub screen, jak ten karnet z moim kodem kupiliście i wtedy macie szansę. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów w Brawl Stars, i jako że dzisiaj troszkę w Brawlu się pozmieniało, bo wyszedł ten nowy sezon, to pomyślałem, że nagramy specjalny odcineczek z mitów, gdzie wszystkie 20 mitów, to sobie sprawdzimy, będzie związanych z tym nowym strasznym sezonem strasznych opowieści. Odcineczek ten powstał dzięki grupie moich informatorów, którzy to ogarnęli 20 nowych mitów od razu po wyjściu tego nowego sezonu. Mimo że byli w szkole, to poświęcili czas i znaleźli 20 naprawdę ciekawych mitów, które dzisiaj sobie sprawdzimy, więc bardzo im dziękuję, bo dzięki nim ten odcineczek powstał. Umówmy się tak, że każdy, kto ma już kupiony karnet lub po prostu chciałby mieć go kupionego, zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczmy, ile będzie takich osób. A oprócz tego pamiętajcie, że już zaraz wychodzi Halloween i będę robił Halloweenowy maraton z Brawl Stars, w którym to codziennie ktoś z was będzie zgarniał jakiegoś nowego Halloweenowego skina za darmo. Wystarczy po prostu mnie subskrybować, więc jak jeszcze nie masz subika wizu, to szybko zostaw suba, na pewno nie pożałujesz. A ja już bez zbędnego przedłużania przechodzę do pierwszego mita. Zamiast skarpetki Spike'a w karnecie jest teraz gitara Poco. Okej, ciekawe, serio? Tak to by miało wyglądać? No niby mamy teraz ten nowy sezon, więc może coś się zmieniło, zawsze była skarpetka Spike'a. Tylko problem jest taki, że na iPadzie nie da się tego dalej przesunąć i nie mam tego jak sprawdzić, dlatego muszę luknąć to na telefonie. Odpalam już sobie telefon, niestety nie mam wam jak tego pokazać, musicie wierzyć mi na słowo. Wchodzę sobie w karnet, sprawdzam, widzowie, przesuwam, normalnie tutaj skarpetka jest. Więc nie wiem, o co chodzi, ale ten mit jest obalony. Ktoś tutaj dał fake info. No jak gitara Poco miałaby być w karnecie? Tu jest normalnie skarpetka, dalej na początku nic się nie zmieniło. Drugi mit, nowy skin do kita z tego sezonu jako jedyny ma zęby, okej? Więc wchodzimy sobie w skinka, jakim jest wytrychowy kit. Ja jestem teraz na moim specjalnym koncie deweloperskim, bo ten skinek jeszcze nie wyszedł, ale tutaj mogę to sprawdzić. I zwróćmy uwagę, przybliżmy, no rzeczywiście jakiś ząbek tam wystaje, więc chyba zęby ma. Nie wiem czemu drugiego nie ma, ale no dobra. A zobaczmy, jeśli chodzi o pozostałą kolekcję skinów do kita, czy ktoś z nich w ogóle jakieś zęby ma. Zwykły kitek? Widzę, że nie. Sam języczek tam pokazuje. Boxer kit, uwaga, patrzymy. Chyba też nie ma w ogóle zębów, on nawet nie otwiera buzi. To samo pewnie tyczy się tego boksera i to samo tyczy się tego boksera. Srebrny kit, no też nie będzie miał, i złoty, bo to jest to samo co zwykły kit. I został nam tylko westernowy, uwaga. Czy westernowy ma jakieś zęby? Nie, ej, też nie ma. No to ten micik jest potwierdzony. Jakim cudem tylko jeden skin do kita ma ząbka? Swoją drogą, oglądajcie ten odcinek do końca, bo najciekawsze mity przed nami. Jeden z nich dotyczy ponoć ukrytego skina, który jeszcze tak naprawdę nie wszedł, a już można go zdobyć. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale dobra, lecimy do kolejnego mita. Jak wpiszesz nazwę tytułu gracza z nowego karnetu w internet, to wyskoczy ci coś strasznego? Dobra, czekajcie, to może być mocne. Jedziemy sobie na sam koniec i tutaj mamy nazwę Ponury Żniwiarz w karnecie, widzieliście? Taki jest tytuł właśnie tego nowego, no po prostu tytułu gracza. Wpisujemy sobie Ponury Żniwiarz w internet i co nam wyskoczy, ty? Wyskakuje śmierć, ta postać, taka czarna czaszka, która w ręce trzyma kosę. To jest niby ten ponury żniwiarz. Ej, to akurat jest straszne. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle strasznie, jakaś taka czacha. No dobra, ten mit akurat jest potwierdzony, nie spodziewałem się. Mit numer 4, Brawl Stars zmieniło swoje logo na Twitterze. No dobra, no to ja już się znajduję na Twitterze. Jak ktoś, to jest mój Twitter, możecie mnie tutaj zaobserwować przy okazji, jak ktoś z was ma Twittera. Nazywam się Typodłogatori, ale okej. Wbijamy sobie w Brawl Stars i patrzcie, oni rzeczywiście tu mają zwykłe logo, to podstawowe. A wcześniej było to SpongeBobowe takie, które wam tutaj wyświetlam. Więc no skończył się ten event i od razu je zmienili na to takie podstawowe. No dobra, micik potwierdzony, nawet nie zauważyłem. Jak kupisz karnet przez Supercell Store, to odblokuje ci się od razu 30 poziomów, a nie 20? No ja jeszcze karnetu nie kupiłem i dobra, poświęcę się na odcinku, kupię to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest to prawdą. Mówicie, że jakbym tutaj kupił tą najlepszą wersję, to bym dostał tylko 20 poziomów odblokowanych. A ponoć jak kupię na Supercell Store, to dostanę ich aż 30, sprawdźmy. No i jak widzicie, karnecik zakupiony, więc moi drodzy, jestem totalnie ciekawy, czy teraz właśnie
w zamian za to, że kupiłem go na tym Supercell Store, otrzymam 30 leveli już odblokowanych. Zaraz to sobie sprawdzimy. Oczywiście karnet kupiony z kodem Tori, więc pamiętajcie o tym, widzowie. Klikam aktywuj i uwaga, uwaga, uwaga. Ile będę miał poziomów? Czy to jest potwierdzony, czy obalony bit? 16, nawet 20 nie ma. Nie no, widzowie, zawsze się dostaje chyba 16. Nieważne, czy kupicie to tutaj przez normalny sklep w Brawl Stars, czy przez Supercell Store, zawsze odblokowuje się 16 pierwszych poziomów. I zawsze tak było, więc nie wiem skąd takie info tak w ogóle, ale dobra, tego mita po prostu obalamy. A wszystkie prezenty z karnetu odbierzemy sobie na dzisiejszym live'iku, którego planuję wam odpalić dosyć wcześnie, bo już gdzieś pewnie koło godzinki 17:30-18, więc mam nadzieję, że na nim będziecie. W pierwszym rocznej twierdzy będzie kosztować tylko 79 gemów lub 2750 błyskotek. Żeby to sprawdzić, muszę sobie wejść znowu na konto deweloperskie i tutaj w tą zakładkę dawno, dawno temu i znaleźć tego skina. Jest tutaj perełka i patrzcie, rzeczywiście, ona jest tej niebieskiej rzadkości. A skiny niebieskiej rzadkości kosztują 79 gemów lub 2750 błyskotek. Dlatego tego wita jak najbardziej potwierdzamy. W sumie jak za taką cenę to jest to bardzo, ale to bardzo opłacalny skin. Mogę wam szybko pokazać też ceny innych tych nowych skinów. Nani koszmarna rycerka będzie kosztować, no tutaj 149 gemików lub 5000 błyskotek bez fioletowej rzadkości. Upiorny rycerz Draco to wiecie, że będzie kosztował 300 gemów. Złowroga Mandy jest skinkiem rankedowym, ale jak już się skończy sezon rankedowy, to będzie też za 149 gemów lub 5000 błyskotek. To samo tyczy się wytrychowego kita, który też będzie 149 gemów kosztował lub 5000. Mit numer 7. Na nowej animacji Brawl Stars w pewnym momencie w książce widać nową postać, która wygląda jak jakiś brat Gasa? Bardzo ciekawe, jeszcze tej animacji nie oglądałem, więc czekajcie, ja sobie ją tutaj odpalam od samego początku i razem to sprawdźmy, czy rzeczywiście w którymś momencie tej nowej animacji, którą twórcy wrzucili na swojego oficjalnego Twittera, będzie jakiś zadymiarz, który wygląda jak brat Gasa. Ej, co my tu mamy? Poczekajcie, zatrzymuję. Tutaj jest, jak widzicie, Draco, ale obok niego są jakieś dwie panie, więc no chyba raczej nie jest to brat Gasa, ale na drugim obrazku mamy takiego oto ziomeczka, który moim zdaniem, nie wiem jak waszym, jest bardzo podobny do Gasa, nawet pod względem fryzury. Nie jest identyczny, ale jest bardzo podobny i to by pasowało w sumie, więc ja tego wita mogę potwierdzić, a nawet ta postać z tyłu tutaj też troszkę mi Gasa przypomina, no nie wiem. Potwierdzamy tego mita. Mit numer 8, dalej można grać w tryby SpongeBoba w bitwach dla znajomych. Klikamy sobie bitwę dla znajomych i sprawdźmy, bo przecież event SpongeBoba już się skończył, to powinno nie być już tych trybów, uwaga. Nie no, jest normalnie tutaj trio, jak widzicie, SpongeBobowe, ale chyba bez tych modyfikatorów już, no ale jest rzeczywiście. Mamy tak samo meduski jeszcze cały czas dostępne, więc o co tutaj chodzi, ja się pytam. Myślałem, że to usuną, zwłaszcza te meduzy od razu po tym evencie SpongeBoba, dalej w bitwach dla znajomych można w nie grać. Micik potwierdzony, czas na kolejnego mita, lecimy. Na końcu mapy z otoczenia zamkowego leży obraz ze skinem królowej Pam. Musimy sobie znaleźć to otoczenie zamkowe. Ono na przykład jest tutaj na mapce Canal Grande na nagrodzie. No i teraz wyłączam sobie wszystkie boty, odpalam tą mapkę i sprawdzam, czy tam na końcu będzie jakiś obraz Pam. Uwaga, uwaga, zbliżam się już do końca mapki. Lecimy tutaj szybciutko i patrzcie, akurat centralnie na wprost mnie widzę jakiś obrazek, który od razu mi się rzucił w oczy i jest to ta oto Pamka królowa. Micik jest potwierdzony szybciutko. Ej, nawet w sumie nie zwróciłem na to uwagi, że na tej mapce taki obraz jest. W nowym tle w menu gry na łamanej wieżyczce pojawia się co jakiś czas jakaś dziwna postać. Okej, czekajcie, patrzymy sobie. To jest to nowe menu, jak widzicie, takie granatowo-niebieskie. W tle mamy jakiś zamek i jest tutaj łamana wieżyczka, widzicie? Ja wam teraz robię mocne zbliżenie i patrzmy uważnie, czy tutaj będzie jakaś ukryta postać się pojawiała. Ej, no tak na razie patrzę i patrzę i chyba żadnej ułamanej postaci tu nie widzę, no nie wiem. Nie no, chyba nic nie ma, więc tego wita muszę obalić, widzowie. Może jakoś to źle sprawdziłem, ale wydaje mi się, że chodzi o tą wieżyczkę, nic tam nie ma. Na atakach opętanego Poco jest ta sama czaszka, co na jego pelerynie. No dobra, sprawdźmy sobie, bo ten skinek w sumie jest już dostępny w grze. Dlatego bierzemy opętanego Poco, moi drodzy. Bierzemy sobie go tutaj. No i jego pelerynka ma taką oto czaszkę z tyłu, widzicie? No normalne zdjęcie takiej czachy. A teraz klikamy sobie wypróbuj, klikamy arenkę treningową i zobaczmy, czy rzeczywiście okaże się to prawdą, że jak strzelamy nim, to będą leciały też identyczne czaszki co na jego pelerynie. Dawaj, uwaga, strzał, strzał. O kurcze, ej, one są chyba rzeczywiście takie same jak ta na pelerynce z tyłu. No proszę, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Micik potwierdzony, bardzo ciekawa rzecz, której się dowiedziałem. Upiorny rycerz Draco ma taką samą twarz jak skin Virus Charlie? No co wy gadacie, czekajcie, dobra, wchodzimy sobie znowu na koncie deweloperskim. Jest tutaj upiorny rycerz Draco, no i on ma całą czarną taką twarz i niebieskie oczy. No zobaczcie jak to wygląda. Teraz musimy znaleźć sobie kolekcję skinów hakerów, ona gdzieś tu na dole jest, o tutaj. I proszę państwa, Virus Charlie rzeczywiście też ma taką czarną twarz, zobaczcie, ale oczy są zielone, nie niebieskie, więc jest to podobne.
ale tego mi ta daje jako nieokreślonego, bo nie wiem, czy go potwierdzić, czy obalić, bo niby czarna twarz jest ta identyczna, aczkolwiek no mają inny kolor oczów i buzi. Sprawdź, czy to prawda, że znowu ma być taki bóg po wyjściu nowego sezonu, że da się kupić ukrytego skina z katalogu, który jeszcze nie wyszedł, tak jak było to ze skinem do Poco lub Jackie. Ej, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście, w ostatnim czasie bardzo często jak wychodził jakiś nowy sezon Karnetu, nowy update i tak dalej, to twórcy przez pomyłkę do katalogu wrzucali skiny, które jeszcze nie miały wyjść i dało się już je kupić, jak szybko się skapliśmy. Taka rzecz między innymi była z tym skinkiem Montfa Jackie, gdzie ona miała wyjść dużo później, ale przez przypadek wyszła od razu po wyjściu nowego sezonu. Bóg ten dotyczył też ostatnio Poco, tego właśnie tutaj opętanego, który miał wyjść dopiero w tym karnecie. Dopiero teraz miałby gdzieś wychodzić na dniach, a wyszedł już dawno temu. Więc sprawdźmy, czy jak wejdziemy sobie w katalog, to tym razem gdzieś tutaj będzie też jakiś nowy ukryty skin z tego update'u. Klikamy w motywy i uwaga, proszę państwa! Po kolei, mamy Byrona Białego, mamy tutaj El Dragon Rosado, to nie jest nic nowego, tutaj wszystko jest to samo, to było, no jest już ten skinek z Karnetu, ale to też nie jest to. Opętany Poco wiadomo, Rycerz Duch Frank, okej, Smoczy, cyk i Zła Królowa Pam. Nie ma, nie ma, widzowie, tym razem tutaj nic takiego twórcy nie zrobili, więc niestety ten mit muszę obalić, szkoda, bo już myślałem, że znowu taki błąd zrobili. Wiecie, dwa razy o nim się zdarzył, więc nie zdziwiłbym się, gdyby był po raz trzeci, ale no niestety nie. Chyba, że coś źle sprawdzam, ale wydaje mi się, że tak to miałem sprawdzić, więc lecimy dalej. Zapewne jak to nagrywasz, to nikt nie wbił jeszcze nawet legendy w nowym sezonie rankedów. Pewnie tak, bo nagrywam to dosyć szybko, chwilę po wyjściu właśnie tego nowego sezonu. Tak naprawdę gracze mieli gdzieś z półtorej godziny, czy tam 2,5 godziny na wbijanie tego, więc zobaczmy, kto ma najwyższą rangę w tym momencie w rankedach, a już mają goldy ludzie powbijane, co jest? Ale szefy szybko to strasznie zrobili, aczkolwiek no nikt nie ma tutaj jeszcze nawet diamenta, nawet bityka, więc gdzie dopiero legendy? Na stronie Supercell Funkit w grafikach z nowego sezonu jest ukryty taki nowy pin pająka. Bardzo ciekawe, uwaga, przetestujmy. Wchodzimy sobie na tą stronkę Funkit od Brawl Stars, to jest oficjalna stronka. No i Scary Tales, bo to jest ten najnowszy update, więc jak już szukać, to pewnie tutaj. No i sprawdźmy, czy jakiś ukryty pin nietoperza tutaj się pojawi, w sensie nietoperza, tylko pająka. No póki co to widzę te skiny, widzę te piny z Karnetu, które są, więc nic takiego ciekawego, też jakieś inne piny do skinów, które dopiero co wejdą, dalej pająka tu żadnego nie ma, żadnego pająka przecież póki co tutaj totalnie nie ma, nie wiem, czy to jest jakiś ukryty pająk, czy o co tutaj w tym micie chodziło, okej, dobra, jednak jakiegoś pająka mamy, pewnie chodziło o niego, ale to jest spray czy pin, poczekajcie, nie, to jest pin, widzicie, ale czy on jest ukryty, nie jest ukryty, normalnie był na stronce, wbiłem sobie i go znalazłem, więc nie wiem, czy tego mita potwierdzać, czy obalać, znowu daje niewyjaśnionego, bo taki pin rzeczywiście jest, ale nie możemy powiedzieć, że jest on ukryty, skoro on się tutaj znajduje. Mit numer 16, Tori wbił kolejną 30 rangę, o kurde, czujni są ci moi informatorzy, bo rzeczywiście wbiłem to wczoraj wieczorem i myślałem, że nikt tego jeszcze nie zobaczył, ale widzowie, to jest prawda, tego wita od razu potwierdzam. Jak ustawimy sobie od najwięcej pucharów, to możecie zobaczyć, że wbiłem wczoraj na mech 30 rangę. Mianowicie grałem razem z Oliwierem i Maticzkiem, którzy no grają bardzo dobrze. Maticzek ma 57 tysięcy, Oliwier ma ich tutaj widzowie 58 i robiliśmy tą taktykę z Berym i Skitem na jeszcze starciu z Tercetem, które było wczoraj z tym SpongeBobowym i bez problemu na luzie się tą 30 udało wbić i grało się naprawdę bardzo łatwo. Ten fioletowy skin do Serge'a jest najlepszy z tych wszystkich trzech. No czekajcie, zobaczymy, czy tego mi ta potwierdzę, czy obalę, bo rzeczywiście są trzy takie różne skiny. Fioletowy jest na samym końcu i wygląda tak, no jest totalnym gołdem, te kolorki mu naprawdę ślicznie pasują. Ten też jest spoko, ale szczerze gorszy jest od tamtego, no. Jeszcze mamy jednego tutaj, on też jest gorszy od tamtego, więc tego mi ta potwierdzam, tak, zgadzam się z tym, że ten fioletowy ma najładniejsze kolorki z tych wszystkich trzech skinów do Serge'a. Napiszcie, jak wy uważacie, widzowie. Nowy Brawl Talk będzie w ostatnią sobotę października. Moi drodzy, tak, tego mi to chyba też potwierdzę. Wiadomo, tylko twórcy wiedzą, kiedy dokładnie zrobią Brawl Talka, ale zawsze robią je w ostatnie soboty danego miesiąca. No i ostatnia sobota października wypada na 26 października, więc myślę, że wtedy ten Brawl Talk będzie potwierdzony mit. Evex nie jest już twoim najlepszym znajomym w Brawl Stars pod względem pucharków? Jak to? Czekajcie, nawet ja o tym nie wiem. Sprawdzę. Ej, rzeczywiście, ty, Evex jest na drugim miejscu. Zeta Kuba go wyprzedził, Polak wyprzedził Evexa i teraz Kuba jest tutaj moim najlepszym znajomym pod względem pucharków. Więc naprawdę gratulacje dla niego i tego wita potwierdzamy, nie wiedziałem o tym. Do klanu wróciła już mega świnia i zaczyna się za 7 dni. Wbijamy sobie szybciutko w klanik, no rzeczywiście tak, ten mit też jest potwierdzony. Eventu SpongeBoba już nie ma, no i jak widzicie wróciła mega świnka. W tym odcinku to na tyle, widzimy się dzisiaj o 16:00 na kanale Tori 3, tam będzie też odcinek z Brawla na was czekał i później jeszcze tak koło 17:30, 18:00 odpalę wam live'ika, piona!